Zajmiemy się teraz odejmowaniem. Mamy takie zadanie: 68 odjąć 42. Chcę Wam pokazać, jak można takie zadanie rozwiązać, a potem pogadamy o tym, dlaczego odejmowanie działa w taki właśnie sposób. No to mamy 68 odjąć 42. Najbardziej typowe podejście do takiego zadania to zapisanie liczby, od której odejmujemy na górze, a liczby, którą od niej odejmujemy, pod nią, na dole. 68 odjąć 42. Najważniejszą rzeczą Chcę, żebyście zwrócili na to uwagę. Jest podpisanie liczb równo pod sobą, zgodnie z pozycjami, czyli dwójka jest pod ósemką, bo obydwie te liczby są na miejscu jednostek. Czwórka jest pod szóstką, bo obydwie te liczby są na miejscu, czyli na pozycji dziesiątek. Za chwilę przekonacie się, dlaczego dobrze jest tak właśnie to zapisać. No to zaczynamy od miejsca jednostek. Widzimy tu ósemkę i od niej mamy odjąć dwójkę. 8 odjąć 2 jest. 6. Zapiszę to tutaj: 8 odjąć 2 równa się 6, 8 odjąć 2, 6. No to idziemy do miejsca dziesiątek. Mamy tutaj 6 odjąć 4, ale ponieważ są to dziesiątki, to tak naprawdę oznacza to 60 odjąć 40. No to piszemy: 6 odjąć 4 równa się 2, 6 odjąć 4 równa się 2, ponieważ są to dziesiątki, oznacza to 60 odjąć 40 równa się 20. Zobaczycie, że za chwilę stanie się to wszystko jasne. Tak naprawdę mamy już zadanie rozwiązane. 68 odjąć 42 równa się 26. Możecie sami sprawdzić wynik. Robi się to bardzo prosto. Wystarczy dodać 26 i 42 i powinniśmy otrzymać 68. Albo jeżeli odejmiecie 26 od 68, to powinniście otrzymać 42. Chciałbym Was zachęcić do zrobienia tego samodzielnie. jak skończycie Czycie oglądać to wideo. Sprawdźcie, czy 42 dodać 26 równa się 68, albo odwrotnie. 26 dodać 42 też powinniście otrzymać 68. I sprawdźcie też, ile się równa 68 odjąć 26. Powinno wam wyjść 42. Te dwie rzeczy możecie sprawdzić sami. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w tym wideo, to dlaczego takie rozwiązywanie zadań z odejmowania dobrze działa. Nie musicie tego tak zapisywać, ale chcę, żebyście zrozumieli, o co tu naprawdę chodzi. Ja w swoich myślach lubię wyobrazić sobie 68 jako 60 plus 8. Albo inaczej mówiąc, 68 i, i od tego odejmować 42, czyli 40 plus 2. 42 to to samo co 40 i 2. Odejmujemy 40 i odejmujemy 2. Tak więc możemy wyobrazić sobie takie odejmowanie jako dwa niezależne zadania. Na miejscu jednostek mamy 8 odjąć 2 i to jest dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj. Otrzymaliśmy 6, a na miejscu dziesiątek mamy 60 odjąć 40, co daje w wyniku odejmowania 20, i w ten sposób otrzymujemy 20 dodać 6. A dwadzieścia dodać sześć to dokładnie to samo co dwadzieścia sześć opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna